Witam, prawda? Witam, prawda? A więc dalej, zakupane technologie. Ale już niedużo. No, okazało się, że Joe mnie wyprzedził z tymi technologiami. Ja mogę dla ciebie pozbierać trochę. Ile mam? Dwa mi zostały, akurat mam odznaczone. To mogę szybko to zebrać. A gdzie my musimy iść po to, żeby te schematy odblokować? No do tego Nexusa. No do Nexusa, no tak myślałem. Tak się upewniam. Dobra, ja już mam. Tylko muszę statek wezwać, bo trochę daleko się oddaliłem od bazy. Ja w sumie to nawet nie wiem, gdzie jest baza teraz, jak tak biegam. Tu? Baza miskowa to jest twoja. Dobra, ja na szczęście, że dobrze, że to nie, to też daleko już jesteś od bazy. Aha, jest mój statek gwiezdny, no. No, ho, ho, no, ty to daleko poleciałeś. Panie, na buta, z buta tak... 9 minut jest napisane. Dotrzesz za 9 minut. Ale może jetpackiem, nie tak. A, bo to czekaj, to jest baza ta moja, a to jest twoja. Nawet. Nie, dobra, przywołam go, bo to za długo trwa. Ale nie są naładowane silniki startowe. No, to kipkie. Ale spoko, jetpackiem szybciej przyjdę, dobiegnę. Przyjdę, dobiegnę. Szkoda, że się nie da jakby albo kogoś podwieźć, albo ewentualnie, żebym ja na przykład naprawił ci silniki. Dobrego, mam tego jetpacka. Zaraz będę. Biegnę tak szybko, że się nie wczytują te, nie zdążają się, trawa się nie zdąża się wczytywać. Nie? Ogólnie jakby ktoś się zastanawiał, bo tak sobie myślałem, że może powinniśmy też powiedzieć, że jak oglądacie te odcinki i widzicie, że nieraz jest spadek jakichś tam FPS-ów czy coś, to albo na przykład gierka się nie doczytuje, to są różne powody, dlaczego tak się dzieje. Na przykład serwer chociażby, internet i tak dalej, i po prostu się nie doczytuje wszystko na czas. To nie chodzi o to, że ja mam jakieś chujowe ustawienia, nie? Poza tym gierka, jak widzicie, jest kolorowa strasznie, jest bardzo wymagająca i ja już w innych gierkach w ogóle nie mam takiego spadku i nie wiem, jak bardzo musiałbym obrzydzić tą grę, żeby nie było w ogóle żadnych spadków, żeby była całkowicie płynna, więc no myślę, że to wam nie przeszkadza w oglądaniu, bo to nie jest jakoś tragiczne, ale jest zauważalne na pewno. Jakbyście bardzo chcieli, żeby to koniecznie, chociaż wątpię, nie? Ale jakbyście to, jak wam to strasznie przeszkadza, no to dajcie znać, ale no chyba nie, co? Też nie wiadomo, czy, bo na przykład widziałem tak na przykładzie Valhalla było, że też mi pytanie, czy to po prostu nie jest coś skopane z ich strony, bo patrząc właśnie tak Valhalla było na zasadzie takie, że zwiększałeś ustawienia od medium w górę, klatki w ogóle się nie zmieniały, grafika się zmieniała, tylko po prostu optymalizacja była skopana. No właśnie, to też jest swoją drogą, zauważmy, że to jaka ta gra jest wielka, nie? I ten, i po prostu, no, może ja nie mam na to wpływu takiego. Pamiętajmy, że ja to nagrywam i ja staram się nagrywać też w dobrej jakości, więc to też coś tam mnie obciąża tego kompa, nie? Tak czy jak ja mówię, to nie jest jakaś tragedia, dobrze wiecie, że to wygląda spoko w miarę, ale no, czasami ten spadek jest niekontrolowany przeze mnie w ogóle. Nagrywam inne gierki też i nie ma takiego czegoś, więc, no ale gdzieś tam po drodze próbuję coś z tym zrobić, w sumie zawsze, coś tam, za każdym razem jak podchodzimy do nagrywania, to
Próbuję, sorry, próbuję jakiejś innej opcji. Ale dalej widzę, że się pojawia to w dzień w szczególności. Ale też nie wiemy, nie wiemy do jakiej bramki nas gra podłącza w czasie grania online. No bo nie wybieramy tutaj żadnego Amsterdamu, bramki gdzieś to, albo no. Londyn. Gra sama wybiera hosta takiego, z którego serwera po prostu będzie korzystać. No tego nie ma nawet chyba gdzie sprawdzić. Dobra, widzę już naszą bazę, więc jest spoko. Technologia naładowana. No ale też jak to z tą naszą planetą nieszczęsną. Już tutaj nic do wysłania nie mam i nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy może po opuszczeniu tej planety się to zaktualizuje? Ciężko powiedzieć. Pewnie mi się wydaje, że to jest tak, że zależy na jakiej planecie jesteś, na takiej masz taką misję do wykonania, a później nie wiem co. Może nie ma nic. Tak, może... ale nie wiem, dziwne to jest. Może jest na zasadzie tego kamienia milowego, nie? Że jak im więcej odkryjesz, tym jesteś fajniejszy odkrywca i tyle. A może to jest taki niekończący się quest. Zależy na jakiej planecie wylądujesz. No. Także wybieramy się zaraz do Nexusa. No, w ogóle tutaj jest właśnie dotyczące Nexusa zadanie. Chyba go jeszcze nie masz, bo tam musiałeś oddać temu gościowi jakąś rzecz. No. To jest badanie społeczności, zbierz dane dla kosmicznej anomalii. Czy on zbiera dane badawcze od podróżników? Aha, może jest tak, że dopiero po przekroczeniu. Bo tutaj są jakby 3 stopnie, mi pokazuje 47%, więc może jeżeli zbadamy gatunków na 100%, czyli tam różnych, z różnych planet, i wyślemy te dane, to wtedy się te dwie misje od razu... No. No chętnie tam polecę właśnie, bo chciałbym zobaczyć, jak tutaj się u mnie to teraz zrobi wszystko z tymi zadaniami. Tam z jednym gościem chcą, żebym pogadał. Jak to za mało paliwa, jak śmiesz. Dobra, ja już. A ty już lecisz? Właśnie, się wzbiłem. No ja jeszcze muszę chwilkę poświęcić, bo chcę ten kontener zrobić, mam namagnesowany ferry. Ale to chwila dosłownie, bo tutaj no już 100% jest. Żebyśmy Luz. Byli na tych samych etapach, powiedzmy, że... Ja trochę się tutaj pokręcę. Kesto D13, raj. Księżyc. A już lecę, już to zrobiłem. W ogóle ciekawe, jaki jest ten następny quest w bazie. Patrzyłeś? Nie. Nie. Dalej jest wytwórz kontener, to ciekawe, bo go zrobiłem przed chwilą. Może trzeba jeszcze, nie gadać, że trzeba jeszcze do prądu podłączyć. Możliwe. Okej, okay, jak się przywołuje teraz ten Nexus? Pod X-em. Nie było. No jest, wywołaj kosmiczną anomalię. Co ty? Nie wiem, u mnie nie było. A wiesz co? A może ty musisz zrobić tego questa do końca i wtedy dopiero będziesz mógł przywoływać. No bo tu bierzesz X i te fale, takie komunikator statku, nie? Nie, bardziej po lewej stronie. A jest, dobra, przywołałem, jest. Co bym z ciebie zrobił? Dobra, jest, przywołałem, lecę. I też jakiś komunikat dostaliśmy, nie wiem czy ty też masz? Nie, chyba? Nie masz, dobra. Spróbujmy to.
Teraz ja mam archiwa komputera bazy, przeszukaj archiwa komputera bazy, czyli zrobiłem chyba kontener i teraz muszę znowu szukać czy coś takiego. Czyli dobra, to ja muszę jeszcze to, ale to... No, przy Nexusie spadek klatek między innymi, jak się wylatuje. Później już nie, ale ta inicjacja taka. A i co ciekawe, czytaliśmy z Joe, że w Nexusie znajduje się stacja do ulepszenia kombinezonu, że można zwiększyć slot. Pewnie tego poszukamy. Tak, no jasne. Dobra, w końcu z tym Heliosem gadam. Zobaczymy, bo on tam coś chciał, nie? I żebym ja mógł to popchnąć. I o co chodziło teraz? Tak, przekazuję dane o Florze, to co na przykład wiesz. Przez przypadek zaprosiłem gościa do grupy, kurde. Wypadł. Odrzucił, dobra. To wiesz, stanął tak obok tego NPC-ta. No. Okej, okay. No i tak to zadanie główne jakby nas do różnych ludzi tutaj pcha. Ale jakby nie, sekre będę, ale jakby nie. Gadałem z kosmitą przed chwilą. Zobaczmy co. Kols jakiś. I tu mamy Selenę, badanie nad egzokryminezonem. Zbadaj ulepszenia. No już to kupowałem przecież. I to nawet osobisty rafinator kupiłem. W sumie mógłbym kupić sobie to. Tylko skąd wezmę komputer kwadratowy, kurde. Prosty translator nie interesuje mnie. To co to jest? To nieważne, jest krata tarczy. No jak coś to bym wziął. No dobra, daj to. Przeglądaj ogromny wybór części bazy, to tam będą te? Tak, to, no. To zajebiście. Stacja badań nad konstrukcjami. Trzeba kontenery wybrać. Dlatego jest, nie, masakra. Znaczy... To w ogóle schemat są... jest znany konteneru. Ale to... Chodzi... Dziwne. Znaczy jest zaznaczony jakimś dziwnie tak, nie? Jakimś kółkiem. Wiesz co, mnie bardziej zastanawia, że tam są same takie duże kontenery. Właśnie nie widzę tutaj żadnej tej... na tą chwilę skrzynki. Muszę zmienić zakładkę u góry po prawej. Moduły transportowe, podwodne. Projekty naklejek, what? Moduły dekoracyjne. Są szuflady, jest mała skrzynka. Tak, są? Czekaj. W modułach dekoracyjnych jest mała skrzynka. Dobra, i tak muszę odblokować to. Szuflady, no jest. Ale to jest upiększyć bazę, ornament. Teraz pytanie, czy to tylko jest dekoracja, czy można coś z tym chować? No nie ma napisane, nie? Ale jest szafka, jest mała skrzynka. Dobra, weźmiemy tutaj dla pizzy.
Czyli dobra, no i tak musimy po kolei to odkrywać, więc ekran na ścianę. Tak. Nie, tam potrzebowaliśmy jeszcze wzmocnić sygnału, to ciekawe gdzie on jest. Szuflady. Znaczy wierzę, że tu można coś tam wsadzić, czy? Stacja komunikacyjna. Mała skrzynka i ja wezmę od razu... Zamknięta skrzynka. I weźmiemy od razu ten fabrykator skrzyń. No, wiesz co możemy u siebie stworzyć? Terminal handlowy do sprzedawania itemów. Okej, okay. Dobry pomysł. Czy jak ktoś przyleci, to możemy tam coś wrzucić może na sprzedaż i ktoś nam zostawi hajs za to. To by dobre było. Jak znajdziesz wzmacniacz sygnału, to będę wdzięczny, bo kurde, szukam go innym. A po co ten wzmacniacz jest? Żebyśmy, bo mam tę mapkę do modułu, do tej kapsuły, która zwiększa sloty w ekwipunku. Tylko, że trzeba mieć wzmacniacz sygnału zrobiony. Aha. Wiesz, nam się przydają sloty. Bardzo. No. Co prawda, to prawda. Kabel. Jednostki magazynowe. Kontener. Kurwa, what? Nie rozumiem. Nie rozumiem. No nie, wzmocniacz mocy wyścigu, a ja już myślałem, że to jest wzmocniacz sygnału. Kurczę. Nie widzę niestety. Chyba, że ten schemat, bo czytałem, że ten schemat się zdobywa w trakcie wykonywania misji bazy, więc on może jest zarezerwowany tylko dla misji. Może. Generator elektryczny. Ten autonomiczny reaktor baliogenezy może wypozyskiwać paradoksy rzeczywistości i przekształcić ją w użyteczną antymaterię. Użytkownik musi jedynie monitorować poziomy paliwa, aby zwolnić ciągłe działanie. Pozyskana antymateria jest bezpiecznie przechowywana do użytku wszystkich standardowych hiperprzestrzennych jednostek napędowych. Nie wiem. Jednostka handlowa faktycznie. Wiesz co, ja wziąłem lądowisko za 10 na naszych statków. Dobry pomysł. I fotel. I tak trzeba to odblokować, no to faktycznie tych schematów to będziemy potrzebowali. Znaczy tych modułów zakopanych technologii. Dużo. Tak czy siak. I teraz tak. Gdzie tu się kupowało sloty do technologii? No to gdzieś ma być niby ten... gdzieś ma być ta stacja, ale... Szczerze rozglądałem się i nie zwróciłem uwagi, żeby gdzieś tutaj cokolwiek było takie... To jest kolonia. Jest, obok tutaj gdzie ja jestem trochę. Czekaj, bo muszę cię znaleźć teraz. Ja sobie już slot kupuję. I jeszcze teraz slocik na technologię, please. Jest, technologia. Oh yeah, to rozumiem. Potem multi narzędzia jeszcze by się przydało.
co, nie mogę użyć już? Kurde. Niepotrzebnie wychodziłem, no nie. Można chyba tylko raz na ten... Raz w jednym wkładzie możesz wybrać. Ale nie kupiłem sobie nawet do technologii i nie mogę już wejść. Ale nie, bo ten, to nie ma tak, że za każdym razem możesz, tylko klikniesz raz i albo powiększasz sobie ekwipunek, albo powiększasz technologię. Aha, okay. To by było zbyt OP, gdyby się dało. To sobie zwiększyłem ekwipunek na razie. Tylko musimy, ja muszę mikroprocesory tutaj gdzieś kupić. Okej, ale chyba sobie nie powiększę technologię dla multinarzędzia to. Ale tutaj nie ma chyba, wiesz? Nie chciałem tam, żeby to cokolwiek było. No dobra, to idę pogadać z kim tam każą pogadać. Już zostało mi tylko pogadanie z tą Nadą. Był na dole chyba, nie? Nie wiem. Chyba tak. Chcą, żebyśmy znaleźli istotę Artemis. Chcą, żebyśmy znaleźli tego boginię grecką? Okej, poproszę o pomoc z eksploracją. Oczywiście, Nada oznacza na twojej mapie wspaniałe cuda, ale nie spiesz się podczas swojej wyprawy, znajdź własny wzór. Ludzie do nas, kiedy zechcesz, istoto podróżująca. Nowa misja, zaliczaj misję Nexusa. Szukaj wskazówek dotyczących Artemis pośród gwiazd. To jest następne zadanie. No, też je mam. To jest zadanie. Mamy dotrzeć do czarnej dziury, nowe zadanie. No, to tego nie mam. Chyba. Ścieżka Atlasa, dotrzeć do czarnej dziury. O, jest, ale ja mam inaczej. Znajdź kolejny interfejs Atlasa. Ciekawe. Może wybrać inną kwestię dialogową? No, może. Co, i tak musimy wrócić na do bazy. Chociaż... Jest. No. Może do sklepu jeszcze skoczy. Widzę, że ma gracz, inni gracz mają lepsze statki, albo takie same jak my. Wszyscy zaczynają dopiero podróże w kosmosie. Może nas poziomowo do ten... Choć poziomowo... Sprzętowo? Technologicznie dobiera. Znalazłeś gdzieś tu sklep na dole? Nie, właśnie lecę na stację kosmiczną w naszym układzie. No i dobra, ja też. To blisko jest, nie? Nasza planeta też jest blisko. Który to był mój statek? A, tak jak zajeżdżasz samochodem do tego centrum handlowego i potem szukasz swojego samochodu, nie? No, jeszcze jak tam jest ileś tych piętor. No. Masakra. W ogóle pamiętam, z kolegą jechaliśmy do tego, do centrum, wiesz, parkuje to auto, no trochę miał problemów, bo to jakoś tak niedługo było potem jak prawko zdał, ale wiesz, parkuje, a ja otwieram drzwi i zarysowałem komuś furę obok, ale to o, wiesz, prycie, a on mówi, no to bierzemy szybko to, co mamy, ten
brać i zbieżał stąd. Ja miałem kiedyś taką akcję przykrą też, kurde, wracaliśmy z koncertu i ten, i u mnie się nam do Świnoujścia, jak się wjeżdża, to trzeba promem się przeprawić, nie, żeby się dostać od strony polskiej, bo tam mostu nie robią, tunel teraz budują, mostu nie robili, bo wielkie statki tam wpływają, co nie, i nie ma szans. No i ten, no chyba że zwodzony, ale to chyba już ten tunel robią, whatever, tak czy siak. Ogólnie wjechaliśmy na prom i koleś też wjeżdżał i ja po prostu, no wysiadłem, nie? I koleś wjechał w te drzwi po prostu, nie? Co ja otworzyłem. I teraz ogólnie to jest wina kierowcy, że mnie wypuścił, że nie spojrzał, że coś wjeżdża, a po drugie wina kolesia, że tak szybko wjechał. A, no i moja wina, że się nie spojrzałem, czy coś nie jedzie, nie? No ale kurde, też tam wbiłem mu te drzwi, znaczy on się nabił na te drzwi, nadział się, nie? Furą swoją, ja pierdolę. Ale dogadaliśmy się. Nie, to dobrze, że się dogadaliście. John, mam dla ciebie dobrą informację, tutaj masz nasz dwa sloty multinarzędzia. O, zajebiście. Osobisty rafinator mogę zrobić. Pokaż. To są moduły. To nie. Tu. Tu jest terminal broni, to też nie. Jest tam kawałek dalej. Tu chyba. Kupić nowe pole można, no. 120 tysięcy, wow, nieźle, no dobra. Okej. Okay. Ale to szybko odzyskasz kasę. Mikroprocesor trzeba kupić i co jeszcze? PM pulsacyjny, właśnie. Nie, krosnookablowanie gdzieś trzeba kupić. Ten deuter trzeba zrobić. Krosnookablowania na stacji handlowej. Spok. To sobie ominiemy, to sobie ominiemy. Tu sobie ulepszenie egzokombinezonu. Dla technologii biorę, 1000 tylko, wow. Kupiłem czy nie? Tak, zajebiście. To chciałbym zainstalować osobisty rafinator. 5 metalu chromatycznego mi zabrakło. A nie, tak, 5 metalów automatycznego. Whatever. No, też brakło trochę metalu. Ale te pojemniki to się przydadzą, mam nadzieję, że to się da składować. Ale zaraz jak pociśniemy na bazę, to będę tam budował skrzynki i patrzył, jak pięknie można wsadzać tam rzeczy i jak ślicznie czysty ekwipunek mam. Ale już taki jesteś tego pewien, tak? Że się da. No bang, musi, nie? Tyle czasu, żeśmy spędzili. Nie, mam nadzieję, że to nie jest tylko dekoracyjne, bo się powieszę. No, tragedia. Tyle czasu, żeśmy... Jeszcze błędnie żeśmy szukali, no nie? W końcu rozkminili, udało się. Dobra, ja to już chyba wszystko kupiłem. Dobra, posprzedajmy po kartograf AMO. No.
Okej. O, dobra. Co? To jest to, to chyba najemnik. Broker, a to broker misji. Tuż, tu, posterunek. Więc co się stało z naszym portalem? Co się stało? Bo gierka robi tak, że od razu przenosi nasz statek w miejscu, w którym się teleportujemy. Okej. No i zniknął ta część jakby ziemi, która się miała. Aha, o kurde. Zaraz zobaczę, jak ja się tam przeteleportuję. Ale spoko, dobra, niech tak jest, ten teleport nie ma tak źle. Co prawda unosi się w powietrzu, ale... Kurde, mam jeszcze tych pozyskanych danych pełno. Ogólnie to mogą te 20... Chyba za milion, ej. Dobrze widzę? 1,043,637. To może na razie sobie zachowam. A tu mam artefakt, czemu mam tego? No chyba nie chcę kupować tego gówna ode mnie. Sprzedaj. No, nie jest. To moja wina. Okej. No sprawdźmy ten portal. Tu się zbugowało ewidentnie w gierce. Warp do... nie wiem. Ale dzisiaj zjadłem placuszki ziemniaczane. No to pozdrowie. Dawno nie jadłem. A, bo muszę na ciebie poczekać, bo jest brak pozwolenia na przekształcenie. Już nadchodzę. No widzę cię, jak lewitujesz w powietrzu. A nie, o, jest. Takie zdeformowane, ale jest. A to widzisz, u mnie pokazuje, że chodzisz w powietrzu generalnie. No nie, ja tu mam platformę normalnie. To nie wiem, o co tu chodzi. A może się nie załadowało coś, cholera wie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.